Cześć, witajcie. Dzisiaj mam wam do pokazania bitwę na 113. Jednak kierowcą dzisiaj nie jestem ja, tylko jest jeden z youtuberów polskich, jeden z community kontrybutorów, czyli New Multi Show, znany nam po prostu jako Multi. Miałem tą przyjemność, żeby z Multi pograć trochę w Plutonie. Jak gdyby razem tam robimy misję na WZ 111. Wcześniej nawet udało się pograć w składzie Multi, ja i Pawlus. Tym razem jednak jedziemy we dwójkę, ponieważ ja gram na laptopie, to jestem na obiekcie 704. Nie brałem artylerii, żeby nie prowokować takich sytuacji, że w każdej bitwie będą arciarze. I akurat tutaj to był dobry ruch, bo zobaczcie, nie ma nikogo z brązowej hołoty, jak to ją nazywamy. A ponieważ ja w brązowej hołocie również nie siedzę, więc to jest jakiś tam plus. Widzimy, pojawił się tutaj T-57 Heavy i T-110E4. Dobre granie tutaj teraz, o dziwo, na pancerz 113, na którym przecież zazwyczaj polegać nie można, ale udało się Multiemu odbić dwa strzały. Rozkład pocisków, jak widzicie, podobny do mojego, nawet chyba mniej tutaj Multi wozi pocisków premium na 113, bo ja jednak na 113 ostro walę z Golda, żeby jakoś tam zrekompensować wiele ułomności tego pojazdu. Co mogę powiedzieć o bitwie swojej na 704? Tutaj no niestety nie będzie to bitwa, którą chciałbym pokazać, no ale no, czasami się tak zdarza, zwłaszcza przyzwyczaiłem się też do tego, że na lapku częściej mi się jakieś takie gorsze bitwy zdarzają, a mnie jakoś tam za bardzo się tym nie przejmuje. Ważne, że z każdą taką rozegraną bitwą jestem bliżej skończenia misji na WZ-a. Tutaj zobaczcie, jeszcze dojechał T-34, naprawdę jest sytuacja wcale nie taka prosta. Ja zacząłem przemieszczać się, żeby tutaj jakoś starać się Multiemu pomóc, bo był tutaj, dawał info, że może się długo nie utrzymać. A ponieważ ja chyba na trzy oddane strzały żadnym tam nie trafiłem, bo Lew miał bardzo, bardzo strong pancerz i pole siłowe, to najpierw mój pocisk do niego nie doleciał, potem go odbił. Tu jest taki plus, tak jak ustawia się Multi, że może pokazywać w niektórych momentach tylko wieżę, czyli najmocniejszy punkt 113. I widzicie, udaje się dzięki temu unikać przyjmowania obrażeń. 2 do 3, mamy 2700 obrażeń, 2800 praktycznie. Próbowanie. O, ładne znalezienie weak spota E4. Teraz zobaczcie, wyjechał Heavik. W tym momencie już było nieciekawie. Na szczęście on się skupił, żeby kogoś dobić. Przez co stracił dwa pociski. Jednym strzałem jeszcze Multiemu nic nie zrobił. I udało się jakoś mimo wszystko z tej sytuacji wyjść bez obrażeń większych, jakie mogły być tutaj zrobione. Znowu udaje się strolować tę 3-4 na wieżę. Zostaje ostatni pocisk. Hit. Ja ubijam w tym momencie 704. 8 do 6. Naprawdę bardzo ładne wykorzystanie wieży 113. Szkoda, że takie sytuacje dla tego czołgu nie zdarzają się zbyt często. Jest teraz Heavik na wykończenie, dobicie, drugi frag. Ja na 704 wpadłem teraz w poważny problem, w niezłe tarapaty. Miałem z jednej strony 120, z drugiej strony T-62A. Teraz niestety strzał z biodra nie powiódł się. Ah,
W międzyczasie, co jest ważne, Tortoise kapuje bazę na spotkaniówce jako jedyny. Druga flanka tam coś próbuje walczyć z Patonem, ale średnio im to wychodzi. Ja natomiast gdzieś tutaj stoję już obity, niczym jakiś chuderlak w walce z Tysonem. Przyjechał T541. Przyjmuję strzał od Multiego, ja się wycofuję. Do 10, teraz Muldiemu udaje się odbić pocisk MX-a 50-120. No naprawdę, jak na 113 w tej bitwie, to jest ogrom różnych dingów od tego pojazdu. Teraz Waffenträger strzelił T62A. Niestety T54E1 go dobił. Jeszcze Multi przyjmuje od AMX-a dinga, strzał T62. Już tutaj była akcja, że musi na niego wyjechać i go skończyć. Nawet kosztem z utraty HP-ków, ja niestety tam dostaję od T54E1, którym nie objechał. Ja nie dałem rady wykręcić, żeby go skończyć, a powinienem. No tutaj niestety, no nie poszła mi ta bitwa, mówiąc wprost, ale ja 704 niedawno odkupiłem. Muszę się jeszcze paru rzeczy o niej nauczyć, bo grałem nią naprawdę dawno temu, a nawet jeżeli ją odkupiłem później, to też tylko na parę bitew. Poza tym cierpię często na problem, że nie umiem wystać trochę z tyłu tą 704 i za ostro gnam. Ale i tak uważam, że chociaż tyle wolę nią na laptopie zagrać do plutonu, żeby nikogo nie denerwować artylerią. Chyba że ktoś jest odporny, ale raczej mało ktoś jest odporny. I tu jest bardzo krytyczny mój błąd. Ja miałem dobić tą T54E1, ale niestety odbiłem się po prostu, odbiłem się pociskiem od wieży T541 w miejscu, w którym raczej powinienem trafić. No ale to jest RNG, no czasami odbijamy się od leopardów PTA, od leopardów zwykłych, od czołgów bez pancerza w krytycznych sytuacjach. I w tej sytuacji ja tak się odbiłem, przez co zlamiłem i wyszedłem po prostu. No wyszedłem po prostu na nuba i tyle. 12 do 13. Udało się skończyć T541, co było ważnym bardzo strzałem. Piąty frag. Multiemu zostało tylko 26 HP-ków. Gdzieś tam jeszcze ta 120 się kręci, fioletowa. No ale w tym momencie było najważniejsze, to było, żeby baza nie została skapowana, bo inaczej mogliśmy przegrać. Żółw dał radę się obronić. No i tu przyznam szczerze, że myślałem, że już będzie po naszym bohaterze, że po prostu się jakoś gdzieś tam puknie i mu zabierze to resztę HP. Na szczęście udało się zjechać. 120 nie zdążyła, była tak zaoferowana bitwą z Multim, że nie bardzo chyba przejmował się własną bazą, przez co o zgrozo drużyna przeciwna dała się skapować na spotkaniówce, a to jest naprawdę wyczyn. Przejdźmy do screenów, zobaczmy wyniki indywidualne. A screeny końcowe wyglądają następująco. Za bitwę to nasz bohater uzyskał odznakę oczywiście asa pancernego, całą stertę jakiegoś badziewia, stalową ścianę, no nie mogło być inaczej. Tyle ile ta 113 odbiła w tej bitwie, to naprawdę jest rzadkość i aż przyjemnie się to oglądało. Mam nadzieję, że moja 113 też kiedyś będzie tak odbijać. No i oczywiście high caliber. Jeśli tutaj posortujemy, to mamy 7002 punktów uszkodzeń, co na 113 nie jest łatwym wyczynem, więc naprawdę tym bardziej należą się szczere gratulacje. 5 fragów i 1296 czystego expa. No ja niestety na 704 nie popisałem się, jeśli chodzi o obrażenia, bo tylko 584 punkty, co jak na tego TDK to jest nic. Turok pewnie zaraz mnie skrytykuje i napisze: Boże, jak można 704 zrobić tylko 500 obrażeń. Jak widzisz, Turoku, można, mam skilla. Ale jedyny plus z tej bitwy dla mnie oczywiście, to były dwa fragi, co przy misji na WZ 111 jest całkiem fajnym osiągnięciem, bo o damage wiadomo, na końcu się nie boję. Natomiast fragi są bardzo potrzebne, więc nawet w tej sytuacji te dwa fragi spowodowały, że nie byłem jakoś załamany tą bitwą, tylko się cieszyłem, że jakąś tam cegiełkę do misji dołożyłem, a że akurat w tym dniu mój plutonowy zagrał taką dobrą bitwę i praktycznie
Do spółki też z Tortoisem, który z tą bazę skapował, no bo nie można żółwiowi odbierać wielkiego wkładu w wygranie tej bitwy. Chłopaki ogarnęli sytuację. Jeszcze E50 też fajnie postrzelał, Waffenträger, E5, T30 też nawet nieźle, 110 prawie 2000, więc ogólnie kilku graczy tutaj popisało się całkiem niezłymi wynikami. W drużynie przeciwnej też TP4-1 4500, Patton 4300, więc też kilku graczy coś tam postrzelało, ale nie zdążyli zareagować w porę na kapowanie bazy, co się po prostu na nich zemściło. No i zobaczmy dane szczegółowe naszego bohatera. 23 strzały oddane, 22 trafione, 20 z penetracją, aż 16 strzałów przyjętych, zablokowanych przez pancerz, 3790, przejechane niecałe 3 km. Na 109,5 tysiąca zarobione pomimo wystrzelenia sporej amunicji pocisków premium, to też jest fajna rzecz. No i gwiazdka, znaczy expa ogólnie wpadło z kątem premium 1944. Dobra, to tyle jeśli chodzi o bitwę na 113. Fajnie, że miałem możliwość znowu ją pokazać na kanale. Tym razem w wykonaniu jednak nie moim, tylko Multiego. Dzięki Ci Multi za powtórkę i Wam za obejrzenie. No i widzimy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć.